wiem, coś da zabić. Może da się coś zrobić. Nie wiem, coś da zabić. Zapał nie wysty. Może da się coś zrobić. Cześć od jutro do Czechii. Najlepiej jak potrafisz. Nie wiem, coś da zabić. A walcz, by wygrywać. Siemaneczko, z tej strony Sawek, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku robimy drugi etap boomboxa na konkurs. Doprowadzimy go do takiego stanu. Zapraszam Was na film, dajcie łapkę w górę. Nowi, dajcie subskrypcję, oglądajcie filmy. Ja razem z Killerem, Killer, pomachaj. No, razem z Killerem nagrywamy, jak robimy tego boomboxa dla Was. Także i Killer mi pomaga, i mój starszy syn mi pomaga, no i w sumie na działce cały czas z Killerem walczę z tym boomboxem. No, także oglądajcie. Wspominałem Wam w wcześniejszym odcinku, że powiem Wam o panelu sterowania. Panel sterowania został zrobiony na zamówienie. Na naszym kanale jest widz. Zajmuje się drukarkami 3D i frezerkami CNC. CNC to polega na tym, że kładziesz sobie płytę i frezarka Ci wycina. Możesz zrobić na komputerze jakiś schemat i wyciąć normalnie skorupę boomboxa. Później ją składasz jak meble z Castoramy. No. To jest... Podałem mu dokładne wymiary. Będzie tutaj włącznik główny. Tutaj będzie miernik napięcia do 4S pakietu. Będzie potencjometr od wzmacniacza i będzie też gniazdo DC. Podałem mu wymiary. On zrobił to, zobaczcie, na drukarce 3D i mi wysłał. Zrobił to za darmo. Niesamowite widzowie są, którzy poświęcają się dla tego boomboxa. Jak usłyszał, że robię boomboxa na konkurs, poświęcił się i zrobił za darmo panel sterowania ludziska. Nie musiałem za to nic wydawać. Dziękuję, kumplu. Jak będę miał kiedyś z Tobą okazję, napiję się piwa. A my dalej działamy. Robimy tego boomboxika. Mamy przedni panel ludziska. Jest to sklejka razem połączona z MDF-em. MDF jest z tej strony, z pod spodem jest sklejka. No i mamy rozmieszczenie. Rozmieszczenie mamy tych głośników. Czyli Sony. Mamy tweeterki. Są to samochodowe tweetery i na Allegro je kiedyś kupiłem za 80 zł. Także nie są to tanie głośniki. No i mamy membranę pasywną, którą damy z przodu. Będzie rozmieszczenie tak. Trzeba... mam już ustawioną frezarkę, żeby zrobić otwory na te głośniki. Mam już otworzoną otwornicę ustawioną, żeby zrobić tweetery. Tylko wystarczy zaznaczyć miejsca, w którym zrobić trzeba otwory, żeby zrobić kółeczka. Także zróbmy to razem, ludziska. Zazwyczaj robię... Tutaj 2 cm przerwy, tutaj 2 cm, tutaj, tutaj i tutaj 2 cm. No tweeterów też tutaj robię z 2, a tu chyba zdamy z 4 czy 5. Czyli ogólnie to trzeba zrobić tak. Wziąć głośnik. 16,5 cm. 16,5 cm podzielić na 2. To się równa 8,25 i dodać te 2 cm tutaj. Czyli dodajemy 2 cm. To się równa 10,25. Czyli tutaj, o, to będzie tak. Ok, i zaczynamy z tej strony. Tu. I to będzie z tej strony. Czyli tu. I tu zrobimy otwór na głośnik basowy. Teraz z drugiej strony robimy. Tu jest następny otwór. Teraz trzeba zrobić połowę równą tej deski i tam o 2 cm membranę pasywną, która ma centymetrów. Ile zaraz zobaczymy? 52,5. 52,5 podzielić na 2. 26,25. To jest tutaj. 16 podzielić na 2. Dodać 2. 10 cm. Tu będzie otwór na membranę pasywną. Twittery. Nasze twitterki mają centymetrów 3 ponad.
No, liczmy 3,5 cm. 3,5 podzielić na 2, dodać 2. 3,75. Tak to się prezentuje ludziska. Mamy miejsca na basowego, mamy na membrany pasywną, mamy miejsce na twittery. Robimy teraz otwory i walimy. Siemanko, z tej strony Sawek. Robimy otwory na twittery. Czyli w to miejsce? Są otwory. Wiertło 5,5 mm. Co mi tu przełączasz? Ale dobrze przełączył. Dobra, Nikodem. Gotowy jesteś? Tak. Robimy otwory. Robimy otwory. Na membranę pasywną. Mów, co robię. Ale co robię? Membranę pasywną. I na następny Sony głośnik. Dobra. Czas odpalić frezareczkę i bawić się. Jedziemy ludziska. Zrobiłem dziamy. Dobra, uważaj, będzie strasznie pyłu. Jeszcze mi zostało na membranę pasywną. To już wytnę. Jest ludziska. Otworki, patrzcie, jakie idealnie wycięte. Wycięte i dobrze mierzone. Zobaczcie, z każdej strony jest to po 2 cm. No tak zawsze mierzę, no tak robię sobie. No. Frezareczkę mam z cyrklem ustawioną wcześniej. Robię sobie jakiś na brudno otwór i sprawdzam, czy głośnik wejdzie. Jak już wejdzie, to wiem, że jest dobrze ustawiona. Wtedy walę już na pewniaka. Mamy na Sony, mamy na membranę pasywną. Trzeba będzie teraz ofrezować, tak fajnie leje porobić. Super, tylko ostrożnie z tą krętarką tam. Dobra, jedziemy. Zobaczcie na to. Ja pierdzielę. Jak wam się podoba nasz panel przedni? Będzie malowany. Zgadnijcie, czym ja mam go zamiar pomalować, zaraz wam pokażę. Wymyślił to Nikodem. Także jego zasługa. Ognista czerwień. Będzie panel przedni pomalowany na czerwono, ognistą czerwienią. Biały połysk, podkładzik. Walniemy kilka razy podkładem, bo ta MDF-ka bardzo pije farbę. No dawaj. Co, mocno trzeba naciskać, nie? Dobra, odsuń się, bo farba śmierdzi. Dobra, zostawimy to tak. Zostawimy to tak, damy później drugą warstwę i może trzecią. Zobaczymy, jak będzie to trzymało.
Jak na razie to jest brzydko. Jestem na etapie ludziska położenia drugiej warstwy podkładu białego. Pierwsza to dosłownie wsiąkła w te drewno. No tak to niestety działa. No. Jest druga warstwa. Zobaczymy, czy trzeba będzie dać trzecią warstwę. Jeżeli nie, to już będziemy walić czerwonym ognistym. Tak. Cześć. Szorujemy... No, nagrywaj tu. No. Szorujemy dla widza panel przedni. Pozdrawiam wszystkich widzów. Dzięki Nikodem za nagrywanie. Daj. Dobra, dobra ludziska. Długa warstwa jest położona, wyschła i takie grudki się porobiły tutaj, aż takie szorstkie. I trzeba teraz papierem ścierną przejechać. 240, killer, jedziesz. Dobrze, szoruj. Szoruj panel przedni, szoruj, szoruj ładnie. Trzeba wyszorować, aż będzie tak gładkie, tak jak tutaj. Daj rękę. Gładkie tu jest. A tutaj zobacz, jakie jest. Jakie jest? Szorstkie, nie? No. Także szorujemy. Zrobimy tak, że będzie bardzo, bardzo wszystko gładziutkie. I wtedy jedziemy już kolorem. Chodźcie ludziska, idziemy malować. Dawaj tu killer. Postawimy tutaj kamerę. I walimy panel przedni kolorem, który wybrałeś. Jak on się nazywa? Bumbo. Ognisty czerwony. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że to wyjdzie ok. Tak delikatnie mgiełkę wdamy na razie. Ale łapie ładnie. O. Świeci na czerwono. Będzie czerwono. Trzeba tak z daleka, żeby zacieków nie porobić. Killer, już nie nagrywasz. Teraz już kamera stoi. Jak ja zobaczyłem tą nazwę, od razu mi się mój boombox skojarzył. Patrz, ładnie. O. Zobacz, jaki ładny czerwony wyszedł. Podoba ci się, Nikodem? Tak. Mogę nagrywać? No nagrywam, nagrywa się. Chyba zostawię to tak i poczekam, aż wyschnie, a jak wyschnie, to mi jedną jeszcze drugą warstwę, bo wiecie, jak to jest. Mimo że się wydaje, że jest wszystko pomalowane, a mogą być jakieś niedociągnięcia, nie? Także myślę, że o muchę pomalowałem. Dobra, zostawimy ten panel przedni. Niech on się wyschnie, niech on wyschnie, jak wyschnie, to jeszcze raz farbę dam. Już wtedy tylko tak z grubsza polecę i będzie, myślę, petarda. Okej, ludzie. Trzeba rączkę przywiercić do naszego boomboxa. Nie pokazywałem wam nigdy, jak to robię. 17. O, z tej mamy 17 cm. Z tej mamy 17 cm. Z tej mamy 6. Z tej mamy 6, o. Z tej mamy 6. Z tej mamy 6. Rączka będzie w tym miejscu. Dobra, to zrobimy tak. Ja dwa wkręty wkręcę, a wy resztę, ok? Odsuń się. Dobra. Druga. Patrzcie na tego chłopaka, i on jest wysoki. Stań koło mnie. No prosto, wyprostuj się. Dotąd mu sięgam. Przerósł ojca. No, musisz tylko dociskać mocno. No tak. Dociskać wkrętarką mocno musisz. No. No. Dobra. Dobra. Widziałeś? Jak koleś nie ma fachu? Dobra, mamy przykręconą... Rączkę mamy przykręconą, jeszcze nóżki przykręcimy. Mamy nóżki w naszym boomboxie. To są nóżki od subwoofera z kina domowego. Przydały się. A, rączka jest, są nóżki. Teraz przedni panel zamontować, zrobić tylny panel. Pomachaj. No. Jak wam się ludziska podoba?
Ja mogę wyglądać, jak chciałbyś to... nagrać? Tak. Musisz wziąć kamerę, tak? Trzymasz mocno i idziesz na koło boomboxa, tak. Idź. A kilogitka. Idź i kameruj boomboxa. Tak? O. Tu jest miejsce na panel sterowania, a tu nasz czerwony kolorek. Słuchajcie, jeśli chodzi o panel tylny, to płyta mi się lepi. Dopiero teraz ją wyciąłem, bo nie miałem wcześniej płyt. Musiałem poczekać, aż przyjadą mi płyty. Wyciąłem płytę na tylny panel, skleiłem ją podwójnie. Będę robił miejsce na membranę pasywną i tu będzie membrana pasywna jeszcze. Wszystko chcę pomalować na niebieski metalik. Mam jeszcze trochę farby, bo mam nadzieję, że mi starczy. No. Będzie pasowało do budowy. Okej, ludziska, ja myślę, żeby zakończyć odcinek, bo nawet nie wiem, jak on będzie długi. Bo no, że naprawdę tyle, żem nagrywał z synem, że chyba ten odcinek będzie miał z ponad 20 minut. No, także ludziska, obudowa jest już gotowa, tylko panel tylny dokończę i w następnym odcinku zajmiemy się elektryką, zrobimy tego boomboxika do końca, mam nadzieję, że będzie petarda. I dalszy konkurs, jak wygrać tego boomboxa, dowiecie się w następnym odcinku. W tym odcinku to już wszystko. Żegnam się z wami, ludziska z działeczki, razem z killerem. Killer, pomachaj. No. Także trzymajcie się, hej!